Usłyszeli państwo głos premiera Wielkiej Brytanii, radosny głos premiera Wielkiej Brytanii. Ten głos i ten ton wypowiedzi pewno sprawił przyjemność Dawidowi Tomasowi, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie Krzysztofie. I w jaki sposób, jak pan ocenia wyniki tych wyborów? No, z trochę ulgą, dlatego co się działo w Izbie Gmin w Wielkiej Brytanii był po prostu przerażający. Był kompletny chaos i kompletnie mrożony proces demokratyczny przed wybory. I teraz mamy jasną sytuację. Rząd czy będzie miał przewagę 78 głosów i mógł po prostu prowadzić kraj dalej. No po prostu 3 lata Wielka Brytania siedził w jednym miejscu prawie. Już premier zapowiedział ten szybki Brexit. Wielka Brytania opuści Unię Europejską prawdopodobnie pod koniec stycznia. Tak pan przewiduje? No, to jest to, co on mówił. Wydaje mi się, że jest możliwy, dlatego w takim przewagę on mógł skończyć proces legislacyjny na ten wejść. Ale oczywiście to jest tylko pierwszy krok, dlatego oni muszą negocjować ten cały trade agreement, ten umowę o handlu i dalszej współpracy między Wielką Brytanią i Unią Europejską. W każdym razie to było, tak mówili komentatorzy w telewizji brytyjskiej, ale to jest oczywiste, że to był plebiscyt. Czy Brytyjczycy chcą opuszczenia Unii Europejskiej, czy też nie? Mieli wybór i wybrali. Tak, i Party Conservatives dostali większą ilość głosów, procent głosów w Wielkiej Brytanii, niż ten rekordzista, czy miał wcześniej, to był rząd Edward Heath, jak on wygrał przeciwko Harold Wilson. To był w latach 60. I to jest niesamowity mocny mandat dla całej polityka pana Johnsona. A czym premier Johnson zjednuje sobie takie zaufanie Brytyjczyków? Dlatego, bo z moim zdaniem, normalni ludzie w Wielkiej Brytanii mają dosyć o jakiejś elita w Wielkiej Brytanii, elita w medii i te elita rządzących, czy po prostu mówili cały czas do ludów, że oni mają rację i normalna osoba w Wielkiej Brytanii nic nie wie, jest głupi i musi tylko siedzieć tam i słuchać, co robić i nie decydować. I po prostu mieli dosyć. Może nie są wielki konserwatyści, no duża ilość tej nowych mandatów był owoce z dawnym miejscem, gdzie Labour Party miał mandatów i MPs i po prostu te ludzie mieli dosyć słuchać te ludzie w medii i innym miejscu, mówiąc do nich, że oni są durni, nie rozumieją nic i muszą po prostu tylko zrobić, co jest skazane. Czyli myślą, że będą bardziej samodzielnie decydować o własnym losie. Katastrofa dla lidera Partii Pracy. Już zapowiedział, że nie będzie prowadził Partii Pracy w następnych wyborach, bo odniósł całkowitą klęskę. Dlaczego? Dlatego on prowadził kampanię z językiem marksistycznym. No po prostu, jeśli czytasz ten prospekt od Labour Party, ten język jest język od wieku, no prawie 100 lat temu. Nie jest język o dzisiejszy świat. Nie mówię o gospodarstwo o dzisiejszy świat. Mówię o gospodarstwo w drugim rewolucji przemysłowej i nie czwartym, gdzie już jesteśmy. On był kompletnie
oddzielony od realności, no po prostu. To jest tak, że jak człowiek czytał rozmaite analizy jeszcze wczoraj, czyli w trakcie wyborów, czy tuż przed wyborami, wyglądało na to, że zrównują się te siły Partii Pracy i Partii Konserwatywnej. Nawet byli tacy komentatorzy, którzy mówili, być może Partia Pracy wygra w tych wyborach. To było czarowanie rzeczywistości. Jak wiemy, są trzy możliwe o nieprawdę. Statystyki. No po prostu możesz manipulować statystyki w jakimkolwiek cel do wybrania. No. Wiemy tutaj w Polsce, jak te opinie są prowadzone i możesz mieć wynik różnicy 10, nawet 15% poparcia. To jest tak, że nastąpi Brexit i oczywiście są znaki zapytania przy tym, w jaki sposób zareaguje na to gospodarka, zarówno gospodarka europejska, jeśli można mówić o wspólnej gospodarce europejskiej, i gospodarka brytyjska. Oglądając wczoraj Sky News tuż po wyborach, pokazany został kurs funta, który w momencie ogłoszenia wyników wyborów poszybował do góry. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę na to. Jest jasne, że biznesmeni i też wszyscy rynki kapitałowe potrzebują tylko jeden rzecz i to jest pewność. I Wielka Brytania żył 3 lata w niepewności. I to jest najgorsza sytuacja dla kraju i dla gospodarstwa. I teraz jest pewność, jasność i ludzie mogli planować. Czy ma pan jakieś obawy w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? No tak, no nie będzie łatwo i nie będzie szybko. I oczywiście będzie ból i trochę i musi być restrukturyzacja gospodarstwa w Wielkiej Brytanii w dużym stopniu. Ale wydaje mi się, że też w stronę europejskiej będzie duży zmian i restrukcje też. Czy jako obywatel Wielkiej Brytanii, wprawdzie od lat mieszkających w Polsce, bo nawet ma pan przed oczami czy w swoim życiu doświadczenie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce? Tak, ja byłem tutaj w trakcie stanu wojennym, jak ja tutaj przyjechałem i sprawdzałem i pomagałem rodzinie żony w tej czasie. I widział pan czołgi na ulicach, ale kiedy dowiedział się pan, jakie są wyniki wyborów i kiedy ma pan pewność, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, czy ma pan, jakie uczucia panu towarzyszą? No, ja jestem bardzo zadowolony. Nie miałem głos w ogóle w referendum, dlatego ten system w Wielkiej Brytanii, że ludzie ci mieszkają długo poza granicy Polski, granicy Wielkiej Brytanii nie mają prawa do głosu. So nie miałem głosu w tej decyzji, ale ja widzę, jaki szkód był prowadzony w Wielkiej Brytanii przez tę niepewność. I przez tego ja czuję się ulga, ja czuję się pewna radość, ale nie dlatego jestem taki brexiteer mocny, tylko że po prostu w takim sytuacji nie mógł prowadzony dłużej. Nie mogła Wielka Brytania żyć w zawieszeniu. Takie formalne dwa pytania. Dlaczego wybory w Wielkiej Brytanii są w czwartek, w dzień, w którym chodzi się do pracy? To nie jest jakiś wyjątkowy wolny dzień, tylko zwykły czwartek. No, ale to jest tradycja. Jak pan wie, w Wielkiej Brytanii tradycji jest najważniejsze rzeczy i jest ważniejsze niż realność do czasu.
To jest tak, że byłem pod wrażeniem transparentności brytyjskich wyborów. To jest tak, że liczenie głosów jest publiczne w wielkich salach. Te wszystkie głosy są w jednakowych pudełkach przywożone, potem przekazywane z ręki do ręki są te pudełka, potem ktoś z tym pudełkiem biegnie, potem ktoś je liczy. Telewizja transmituje z rozmaitych punktów w Wielkiej Brytanii sposób liczenia tego głosów i nie ma wątpliwości żadnych, czy wybory były legalne, czy były uczciwe. No, to jest sytuacja przez prawie 200 lat w Wielką Brytanię. No, każdą obywatel mógł do ten sal iść, jest specjalne miejsce dla obserwatory i po prostu jest otwarte. Nie ma sytuacji, gdzie ludzie nie mogli sprawdzić. I drugą stronę jest wszyscy sił jest sprowadzone, że te liczenie mógłby być robione jak najszybciej. Jak wiemy teraz, prawie wszyscy mandatów już są ogłoszone. Z ostatniej chwili informacja, 358 mandatów dla Partii Konserwatywnej, 203 dla Partii Pracy, ale to jeszcze nie wszystkie mandaty są rozdzielone, to jeszcze będzie się zwiększać, ale już wiadomo, że oficjalnie zostało potwierdzone wielkie zwycięstwo Partii Konserwatywnej. A potem jest taka brutalna dosyć scena, bo ci wszyscy kandydaci z okręgu wychodzą na takie podium i w ich obecności są odczytywane wyniki. Tak. I jest ich na przykład 5 i wiadomo, że tylko jeden wygrał. I jest 4 smutnych i 1 szczęśliwy. Tak, jest trochę teatr oczywiście. Często to jest używane przez trochę dziwne ludzie, czy są w liście kandydatów, że oni mogli być pokazane na telewizję. Był, nie wiem, jeśli dalej jest jakiś bardzo słynny osoba, czy ma partii Raving Loony Party, to jest dla kompletnie głupi. And he will always stand in the... Oh, przepraszam, on zawsze będzie kandydować w okręgu premiera. Dlatego on wie, że w premierze będzie kamera, telewizja. I tak też można postępować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet o tak wczesnej porze, bo w Londynie jest teraz godzina 6:33. Pan żyje w Warszawie, w Krakowie godzina 7:33. W Warszawie powoli wstaje dzień. Dawid Tomas był gościem Poranka Wnet.